Kurwa. Sorry, ripuszy. Witamy w hotelu Lubicz. Proszę wybrać numer wewnętrzny lub poczekać na... Ja sobie poczekam. Dobry wieczór, hotel Lubicz, Marta Bielańska, słucham. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Witam, czy mogę pomóc? Słyszę. Ja bym chciał rezerwację założyć. Jaki pokój, w jakim terminie? Jutro. Jaki pokój? A jakie są? A dla ilu osób może tak potrzebuje pan? No dla mnie i dla papugi. Mam papugę. Dwuosobowe, jednoosobowe pokoje. No nie wiem, a papuga się liczy jako druga osoba? No nie wiem, no jeśli panu będzie ciasno z papugą w jednoosobowym, no to mogę dwuosobowy zaproponować, to jest większa powierzchnia. Papuga myślę, że też trochę powierzchni zajmuje. Może nie w łóżku, ale zawsze. No, papuga to na biurku będzie, w klatce. Na biurku będzie. Dobrze, to czyli co, jednoosobowy pokój? Okej. Od 210 zł podstawowej doby mogę dać 15% rabatu, to wychodzi 179 za dobę ze śniadaniem. Tak? Odpowiada panu? No jasne. Ale za papugę jeszcze doliczę. A co mnie to obchodzi? Papuga płaci za siebie. Papuga za siebie płaci? A jak nie, to zostaje w rozliczeniu. Nie no, wiadomo. Wszystko ma być na cacy, wszystko będzie płacone. Dobrze, nie mam problemu. Ale tak już zupełnie serio, to za papugę tam 50 zł menadżer każe doliczać. A chuj tam zapłacę. Dobra, na jakie nazwisko rezerwacja? Stefan Niedźwiecki. I to jest to jutra do 13. A to nie. To ja zrozumiałam, że od jutra to na jedną dobę. To na ile mogę maksymalnie? Na jedną dobę. Maksymalnie? Tak. Bo to dobrze, może być jedna. Tak? No może być, ja sobie potem coś znajdę. No. A tam spa macie nawet, nie? Jest jakiś spa? Jest, jak najbardziej. Centrum rekreacji, basen, sauny. Do dyspozycji. Sauna? A jak... Tak, łaźnia parowa, sauna sucha, kabina podczerwieni, grota, sauna. A co to jest ta sauna? To jest jacuzzi? Jacuzzi to jacuzzi, sauna to sauna. A co się robi w saunie? Wygrzewa. A, to te takie... jak z tych papierosów elektrycznych, dym taki. Nie. No, wysoka temperatura, wypaca się. No, sauna sucha, łaźnia parowa. To dla grubasów chyba. Też. Panie Stefanie, numer telefonu do pana poproszę i adres mailowy do potwierdzenia tej rezerwacji. To będziemy się kontaktować ze sobą? No ja wyślę panu potwierdzenie rezerwacji mailem. Ale ja mam maile. Maile to mam śmiesznego strasznie, bo to syna. Nie ma problemu, może być strasznie śmieszny. Ale to brzydki, no. Ja się może być też brzydki. Dobra, no, wezmę tą kartkę. Co tu pisze? Tylko jeszcze telefon poproszę, panie Stefanie. 729? Tak? 259 729 259 987 Mhm. No. I te mailo, tak? Tak. Mailo to jest. Siadaj na butle @2.pl. Taki mail tutaj mam na kartce od syna. @2.pl. No. Dobrze. Ja jeszcze dzisiaj wysyłam potwierdzenie rezerwacji. A śniadanie jest? W cenie, jak najbardziej. O, luksusy. Szwedzki stół? Tak. O kurde, Felek. To tam można sobie pojeść do 10 chyba. Jutro jest piątek, tak, do 10. O cholera. A jadła pani tam, dobre? No nie gościłam, ale z tego co wiem, to naprawdę dobra ta śniadanka. A papuga może coś sobie skupnąć? Myślę, że na restauracji nie będzie mile widziana papuga, ale jak pan coś tam dla niej zabierze, myślę, że to mała papuga, pewnie mało je, to da radę. Tak, ona sobie lubi ten jajo na twardo. No to myślę, że jakieś jajo na twardo dla papugi się zdaje. A właśnie, zapomniałem. Ona przeklina. Żeby nie było, że potem ze ścianą ktoś powie, że jakaś kłótnia, ona przeklina. No, przeżyją to goście. Tak? Mhm.
Dobra. Będzie pani chciała pogłaskać papugę? Nie będzie mi w pracy. Kurde. Ale przekażę koleżankom, że będzie taka możliwość. Będą się w kolejce ustawiać. Będą kolega jest. Kolega A. jest też jeden, także. Kolega to nie, ona facetów nie lubi. No dobrze, to z mojej strony będzie wszystko na ten moment. Jeszcze dzisiaj pan dostanie potwierdzenie rezerwacji i wtedy jutro ma pan dobę od 13. Od 13 do 12? Do 11. A da się przedłużyć? Niestety nie, bo goście przyjeżdżają. Także a parking? Parking 20 zł płatne. 20 zł? Bo ja ten, skuterem będę. No to nie będzie pan musiał, myślę, wtedy. Dobra. To wtedy się nie płaci? To już tam ewentualnie z recepcjonistą pan dopyta, jakby to miało wyglądać. Aha. No dobra. To widzimy się to jutro. Dziękuję uprzejmie. W takim razie miłego wieczoru. Do widzenia. Siemka. Siemka, Jimmy. Skuter. Skuter wjeżdża na rejon. Lelo, zrobisz kanapkę? No co jest? Co? Zrobisz kanapkę? Co? Zrobisz kanapkę? Nie słyszę. Zrobisz kanapkę? Nie słyszę. Dziewczyna mi kanapki nie chce zrobić. Zrobisz kanapkę? Zaraz ci zrobię krzywdę. To ho, kurwa. Na bitkę. Zrobisz bułkę? A zrobisz ten? Jajco na głowie? Co? Jajo na głowie rozbijesz? No to wiem, mogę. To nie jest, bo jajo. Ty, to co ja mam jeść? Karmę. To ja dzwonię po tego. Po KFC. Wstań i sobie zrób. Nie chcę co, mi się. Co, korona ci z głowy spadnie? No kurwa, wypierdoli mi się od razu. I chuj. Poszła. Poszła sobie w chuj. Tak.